Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o stawkę od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to ona wzrosła o 11,81. Jest to procent wzrostu, o jaki wzrosły górne granice i jaki jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Nie było konsultowane to z Konińską Izbą Gospodarczą czy z przedsiębiorcami. Chciałam tylko zaznaczyć, że ten podatek od nieruchomości jest podatkiem kosztowym. I jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to ma prawo wliczyć go w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Ale konsultowane nie było. Jest tylko wzrost o ten wskaźnik, o jaki wzrosły te górne granice stawek kwotowych. Dziękuję, pani kierownik.